Witam Was w cyklu filmów realizowanych w ramach kampanii Dłuższe życie z cukrzycą. Ja nazywam się Joanna Piotrowska i jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. I dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wysiłek fizyczny wpływa na nasze zdrowie. Ruch to podstawowy i nieodzowny element prawidłowego funkcjonowania zdrowego organizmu. Bez niego nie mogłyby zachodzić nawet najprostsze procesy metaboliczne. Dlatego tak ważne jest, aby był on właśnie wpisany w harmonogram naszego codziennego życia. Systematyczne podejmowanie wysiłku fizycznego jest bardzo ważnym sposobem na poprawienie swojego stanu zdrowia. Dzięki systematycznemu wysiłkowi fizycznemu poprawie ulega wydolność i sprawność naszego organizmu. Wzmacnia się serce, polepsza się sprawność przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, w całym organizmie, a szczególnie w kończynach dolnych. Zwiększa się szansa na normalizację ciśnienia tętniczego we krwi, zmniejsza się stężenie tego złego cholesterolu, a zarazem zwiększa się stężenie tego dobrego cholesterolu. Zwiększa się siła naszych mięśni, wydolność, przez co stajemy się sprawniejsi. Poprawia się sprawność układu oddechowego, zwiększają się możliwości wentylacyjne płuc. Zmniejsza się również ilość tkanki tłuszczowej w organizmie i łatwiejsza staje się redukcja lub utrzymanie optymalnej masy ciała. Poprawia się również wykorzystanie glukozy we krwi i również poprawia się skuteczność działania insuliny w organizmie. Normalizacji ulega, tak właściwie może obniża się, podwyższone stężenie glukozy we krwi. Poprawia się również samopoczucie, my czujemy się lepiej, chcemy ćwiczyć, chcemy wyjść do ludzi i sprawia nam to ogromną radość. Aktywność fizyczna stanowi jedną ze skutecznych metod niefarmakologicznego leczenia cukrzycy. I dziś, proszę Państwa, zapraszam na wspólny spacer, tak abyśmy mogli ten czas spędzić aktywnie.